Poproszę o gazetę. Nie ma już dzisiejszych gazet. A jakie są? Stare, wczorajsze. Stare. Dobrze, niech pan da. Ile to? Co? Nie wie pan, ile gazeta kosztuje? 50 groszy. Pani doktor nie ma. Czego pan chce? Dzień dobry. Pan Roman, mój Boże, pan Roman! Tak, nie wie pani, gdzie jest żona? Chciałbym się dostać do mieszkania. To pan wrócił, nareszcie. Tak, czy pani nie wie, gdzie jest żona? Mój Boże, gdzieżby? W szpitalu, w pracy. A co, nie ma kluczy? A nie mam. Takie dziwne. Pod słomianko, jak zawsze. Nie zaglądał pan? Wracajcie do mieszkania, siadajcie do stołu. Teraz znowu zaczęła zostawiać. Czekała na pana. Może pan głodny? Właśnie jemy obiad. Nie, nie. Dziękuję. Dziś na kolację zupełnie coś nowego. Kartoflanka. Cześć pionierom! Zamknij drzwi. Zamknijcie serca wasze przed defetystami. Cóż ty znowu bredzisz? Czekaj, zaraz skończę. Zamknijcie serca wasze przed defetystami. Nie wierzcie, że wróg jest tuż, dopóki go nie zobaczycie. A kiedy go zobaczycie, powalcie go na ziemię i zabijcie go. Niech żyje Führer! Co to jest? Znalazłem to w jakimś niemieckim amcie. Roman! Pełno tego świństwa. Tak. Chodź jeść. Uważaj, bo się udławisz. Cymes, ty zawsze potrafisz zrobić coś takiego. Strzelali dzisiaj do mnie. Kto strzelał? Czort ich znaje. Byliśmy za Rabczykiem za mostem. On powiedział, zdaje się, że w tych gruzach ktoś stoi. Poszedłem i tamten strzelił. Można jeszcze? Jakiś oferma. Był 10 kroków ode mnie i nie trafił. Tydzień paki za takie strzelanie. Niebezpieczne zajęcie sobie wybrałeś. Grzegorz,
To nie jest zabawa w podchody. Rzuć to wszystko. Znajdę ci jakąś spokojniejszą pracę, chociażby u mnie. W biurze. Marzyłem o tym. Kwitki, stempelki, telefony. Sam byś się później śmiał ze mnie, może nie? Wystarczy, że ja się nastrzelałem. Za siebie, za ciebie i za twoje dzieci. Ty strzelałeś, tak? Ty się narażałeś. Tobie było wolno. Też mogłeś wtedy pracować w biurze. Myślisz, że nie pamiętam, jak cię mama prosiła? I co, posłuchałeś? Ojciec ma rację. Wojna się skończyła, a u mnie w domu znowu karabin. Ja tak nie chcę, Grzegorz. A ja mam 18 lat. Zresztą do cywilów też strzelają. I w ogóle zamknijcie serca wasze przed defetystami. Jedz, nie pleć głupstw. Ty, pełnoletni. A to macie na deser. O rany, czekolada. Przyznaj się. Zabiłeś towarzysza Andrzeja Kozłowskiego. Nie! Nie zabiłem! To jest rozkaz! Przecież od takich spraw mają specjalistów w okręgu. Ten człowiek jest zdrajcą. Ale dlaczego właśnie ja? Po prostu dlatego, że mam do ciebie zaufanie. Paweł! Przestań do cholery z tymi pytaniami! Panie majorze, dziś rano Sowieci wkroczyli do Żurawki. Bez jednego wystrzału. Dziękuję panu. Przeczytasz mu to. Wykonać rozkaz. To jest gdzieś tutaj, panie poruczniku. Dziewczynko, chodź tutaj. Pewnie jesteś Marysia. Nie, Basia. No widzisz. To powiedz nam, Basiu, gdzie mieszka Andrzej Kozłowski. Tu. Podwody wam potrzebne. Tylko nie wam. Panie poruczniku się mówi. On nikogo nie skrzywdził. Słucham, panie poruczniku, o co chodzi? Niedługo się dowiesz, szwabski szpiclu. Jestem Polak. Wyprowadzić. O Jezu, panie oficerze, przecież to dobry człowiek. Ojciec z dziecią. Przecie wy nie Niemcy! Za co? Kop! Szybko i głęboko!
Szwaby. Założyliście orzełki na czapki, ale jesteście szwaby. Oni z was prosił nie będę. Inni z wami pogadają. Zaczynamy? Za szerzenie wrogiej komunistycznej propagandy i uprawiania działalności ze szkodą dla narodu polskiego skazuje się Kozłowskiego Andrzeja, sekretarza obwodowej komórki PPR, na karę śmierci przez rozstrzelanie. Podpisano dowódca oddziału major Paweł. Zjeżdżaj stąd. Uciekaj. Słyszysz? Panie poruczniku! Nie strzelać, bo flaki powyprowam! No czego jeszcze sterczysz? Nie rozumiesz po polsku? Spieprzaj stąd natychmiast! Major nie daruje. My tylko wykonaliśmy pana rozkaz. Mnie wystarczy, chłopcy. Pana z przeproszeniem pochowali. Trochę za wcześnie. Kowalski mówił, że pan nie żyje. To co, będzie pan w domu? Będę. No to wpadnę wieczorem. Dobra, niech pan przyjdzie. Kora. Co jest? Chodź pan. Niech pan porucznik ściąga ptaka z czapki, ulatnia się z tego miasta. Czego chcesz? Ja niczego, ale major. Co major? Rozwalili poruczniku tego pańskiego Kozłowskiego wczoraj. Pana mogą jutro. Wydali wyrok. Majorowi zostało jeszcze paru chętnych. Kto został? Junak, Trend, Szarotka, Zawisza, jeszcze kilku innych. Na co Paweł liczy? Przecież to już koniec. Nie pan pyta? Słuchaj, Koral. Już nie Koral. Zbyszek, panie poruczniku. A myśmy wszyscy bardzo pana lubili, pan był swój chłop. Dlatego radzę panu szczerze. Niech pan ściąga te łachy i w świat. Pan zna majora Pawła.
Gdzie Grzegorz? Grzegorz? A gdzie ma być? Na ulicy. Od rana na ciebie czeka. Na pewno jesteś głodny. Dam ci coś zjeść. Albo nie. Rozbierz się. Naleję ci wody. Musisz się umyć. Zaparzę ci herbaty, prawdziwej. Zaraz, co to ja? Pan Roman! O! Wyśniło mi się! Wczoraj mówiłam do pani Marii, mąż wróci! Śniło mi się, że pan szedł przez zielone pola zdrów i cały. Boże święty, co za radość! Zawołam męża. Janek! Janek, pan Marecki wrócił. Dlaczego miałby nie wrócić? Dobry żołnierz zawsze wraca. On jest bardzo zmęczony. Dobry żołnierz nigdy nie jest zmęczony. No, pomogę panu. Dziękuję. Niech pan opowiada, jak tam było, panie Romku. No co? Ciężko było. Ano ciężko. A widzisz, ciężko było. Przynieś szafę moją butelkę. Pan musi najpierw coś zjeść. Dobry żołnierz nigdy nie jest głodny. No tak, jesteśmy dumni. Cieszymy się, że widzimy pana znowu. No jak tam? Dużo pan tych Niemców trrr. Ile się dało? No to doskonale, no widzi nie pan. Nie gadaj tyle. Daj panu Romanowi coś powiedzieć. Nie. U nas też nie było lekko. Nie pozna pan naszego miasteczka. Starego Goldberga rozwalili na środku rynku. Całą rodzinę Kozierskich, Szczepaniaka, Mularczyka, Czyża tego Kolomlyna. Tak, tak, przeżyliśmy niejedno. Nie było łatwo, nie było. Sardynki, a chleb pani ma? Przyniosę. No, ale daliśmy Szwabom lupnia, aż im się w tyłku zagotowało. To jeszcze nie koniec. Dla nas już. Za zdrowie naszego porucznika Mareckiego. Nie. Za tych, co nie wrócili. A mówiłem ci, że dzisiaj wróci. Myślałem, że wejdziesz razem z oddziałem. Chciałem jak najprędzej do was. Gdzie masz broń? Już niepotrzebna. Ale twój oddział chyba maszerował. Nie, byliśmy w innym rejonie. A co? A jak z nauką? Tak, jakoś, wiesz. Już nie wierzyłam. Tak długo czekaliśmy. Najgorsze już minęło. Nie, jeszcze nie wszystko. Chyba nie masz zamiaru wstąpić do wojska. Nie, mam już dosyć. Zaczniemy wszystko od początku. Masz rację. Zaczniemy wszystko od początku. Ale najpierw musimy wyjechać. Wyjechać? Tak. Właśnie dlatego, żeby zacząć od początku. Nic nie rozumiem. Wszystko ci powiem. Zaraz do was napiszę! Uważaj na siebie!
Zastrzeliłeś tego człowieka. Przypomnij sobie. Nie. Nie zabiłem. Chodź tu! Chodź, stara! Bierz pan mieszkanie na trzecim piętrze i chroń pana Bóg przed peryferiami. Szafa na drzwi, siekiera do ręki i czuwaj. A jakby ktoś pukał w nocy, milcz pan jak grób. Sieg Heil! Aufmachen! Ich will helfen! Wer da? Mach auf! Nie płacz. Ją już nic nie boli. Kom. Polak? Gdzie tu urząd pełnomocnika? Dobierz. Na spacer ze synkiem? Dawaj, gdzie już będziesz raz, jak pojedziesz? Zajedę. Ameryka, prima, was? Prima, prima. Kom, kom here. Guten Morgen. Guten Morgen. Du Hunger, nicht? Haben Sie etwas zum Verkaufen? Ich habe Brot, Fleisch, Margarine, Schmalz. Ich brauche Gold, Silber, Diamanten, Platine. Haben Sie etwas zum Verkaufen? Odejdź pan.
Wójcik jestem. Rodak z Warszawy. Wir mich erlernen, Deutsche Sprache, a pan tak od razu, jak Boga kocham. No przecież tak nie można. Ja myślałem, że pan jest Niemiec. Czego pan szuka? Gdzie jest ten mały? Rudi! Rudi, nie idź tam! Gej do tpi! Dajcie spokój. To co, pohandlować nie można, jak pragnę zdrowia? No przecież ja to wszystko z Lublina przywiozłem. Ja chcę z kierownikiem porozmawiać. Zajmę się na tym. Dobra, dobra, wytłumaczę się później. Matka mu umarła, wziąłem go ze sobą. Coś z nim trzeba zrobić. A my się chyba znamy. Marecki. Roman Marecki. Tak. Nie pamiętacie? Gimnazjum Traugutta. I ta głośna sprawa. Wylali mnie wtedy za te ulotki. Aleksy. Siadajcie. No, nie spodziewaliście się mnie zastać za takim biurkiem? Szczerze mówiąc, nie. To jest właśnie rewolucja. Sprawiedliwość dziejowa. No tak, sprawiedliwość dziejowa. Tak, tak. No a co wy? Nic, rozglądam się. No to może do nas. Bardzo potrzebujemy, na przykład do milicji. O nie, dziękuję. Nastrzelałem się dosyć. Obywatelu Aleksy, przyszedł rosyjski lejtnant i chce się żenić. Tu są te papiery, o które pan prosił. To co mamy z nim zrobić? My się mamy nim zajmować? A niech idzie do swojego generała, czy gdzie tam. Rzecz w tym, że dziewczyna jest Polką i chcą tu w urzędzie, po wsiej formie, jak on to powiedział, żeby w ZAKS-ie było zarejestrowane. Powariowali. Muszą już. Powiedzieli, że dłużej nie mogą. Ale to jest urząd pracy. Urzędu stanu cywilnego jeszcze nie ma. A no nie ma. To co? Do prezydenta miasta. No, a wracając do naszej sprawy? Właśnie, co z tym chłopcem? Ach tak, z tym chłopcem. No cóż, zajmiemy się nim. Umieścimy go w jednym z zakładów. Zaraz dam wam kartkę. Niemcy zostawili nam kilka domów opiekuńczych. Starcy, kaleki, dzieci. Chyba ze 600 osób. Proszę. Dziękuję. A jak z waszą pracą? Coś znajdę, będę się rozglądał. Tylko nie traćcie czasu i przychodźcie do nas. Cześć. Słuchajcie, Marecki. Mówiliście, że macie już dosyć strzelania. Byłem w lesie. 4 lata. Tak, rozumiem. Ludzie, bawcie! Zanej dziękuję koledze. Bez kolejki pan się kaci, ja? Pan na koniec, ja muszę. Pan tam na koniec. Tam. Tak, prosimy. Widzicie go, bez kolejki się człowiek chce wody, nie? Aleksy, co to, nie dali wam wody? No widzicie. A tu zupełnie nie mam czasu. A co się stało? Żona mi rodzi. Już? Tak. No to czekajcie, zorganizujemy. Dajcie. Dobra. Co jest? Żona mu rodzi. Nie pozwolicie wody wziąć? No to dlaczego od razu tak nie powiedział? No chodź pan, panie. Chodź. Wiesz pan. Dlaczego Siri pan zaprosi? Wiesz pan. Ja idę z wami. No to chyba wystarczy. Ale kto by się tam robił? Dość, dziękuję. Tylko trzeba tam żonę pogrzać. Czekajcie!
Słyszeliście o tej ankiecie? Nie. Brytyjska komisja sanitarna zbiera drobiazgowe odpowiedzi na pytanie, co wczoraj jadłeś? Coś chyba jadłem, nie bardzo pamiętam. Nie, tu nie chodzi o nasze żołądki. One nie są objęte tą ankietą. Ta komisja działa w okupowanym Berlinie. Co ja mam powiedzieć doktorowi? Od wczoraj czeka na żywność. Powiedzcie doktorowi, że zorganizuję mu jutro te 20 kilo cukru. Dzień dobry. A za 2-3 dni dostanie bandaże. Sam tego dopilnuję. No i jak będzie? Dobrze będzie. Ale ze mną, panie kierowniku, mąka jest. Warszawska, smaki są, olejki też. Dlaczego nie mam piec? Daj pan koncesję, a resztę ja wszystko załatwię. Panie Lysikiewicz, ludzie chleba nie mają, a panu ciastka w głowie. Dopilnowałby pan lepiej swojej stolówki. Wczoraj w zupie znowu były śmierdzące skwarki. No właśnie, no. Ale jak słonina jest śmierdząca, to trzeba ludziom czym życie uweselnić. Panie kierowniku, jak Boga kocham, ja zacząłem. Co pan zaczął? No, i żebyś pan wiedział, jak smakowały. A jeden sowiecki generał, kto sam przyjechał i nie mógł się napalić, zamówił kruszonkę. Narosza kruszonka, panie kierowniku. Romek, a? Daj spokój, tu nie można. Wszędzie można. A co się z tobą dzieje? A co, musi się zaraz coś dziać, z własną żoną przywitać się nie wolno? Dzień dobry. Jak dla kogo? No co tam z tymi obiecankami? Gdzie lekarstwa? Gdzie bandaże? No co, koszulę mam ciąć? Zacznijcie od prześcieradeł. Prześcieradła. Ładne porządki, psia krew. Doktorze, za 2-3 dni wytrzasnę panu te bandaże, choćby spod ziemi, dobra? A jutro podrzucę wam trochę cukru. Tak, jutro, pojutrze, za 2 dni, akurat wierzę. Na razie niech pan coś wymyśli. Wszystko będzie, tylko nie naraz. Przecież pan wie, że mamy szalone trudności. Młody człowieku, proszę mi o trudnościach nie gadać. Wiem coś o tym. Co pani z nim wyprawia? Przecież to żywy człowiek, a nie worek z wołką. A niech pan powie, że nie mamy bandaży. O. I masz. Zawsze wiedzą, kiedy się ulepić. Polski! Nasza walka i krew nie poszły na marne. Objęliśmy w posiadanie ziemię naszych praojców, ale na tej ziemi zastaliśmy ruiny i zgliszcza. Musimy to odbudować. Musimy pokazać całemu światu naszą pracą, że jesteśmy tu lepszymi gospodarzami niż kiedykolwiek dawniej. Codziennie powraca tysiące rodaków z dalekiej wędrówki po obczyźnie. Po gorzkiej tułaczce. Wielu z nich jedzie w głąb kraju szukać swoich bliskich. Wielu z nich jednak tutaj pozostanie. Tu znajdą swój dom. Tu założą swoje rodziny. Tu nad Odrą, w tej ziemi, w tym miejscu. To jest właśnie Agnieszka. Wiesz, Polska. Mówiłem ci o niej wczoraj. Wiem, wiem. Dzień dobry. Jak się Grzegorz spisuje? Grzeczny? Oj, grzeczny, grzeczny. No to przyprowadź panią do nas na kolację. To niech będą placki kartoflane. Dobrze, będą świetne placki kartoflane. Ja też bardzo lubię placki. To trudno, przyjdźcie we trójkę. No to my już. Do widzenia. Dla którego Szczecin stał się pierwszym wrogiem ojczyzny. 100-tysięczny repatriant, dla którego kończy się tęsknota za rodzinnym domem, może zostanie tutaj razem z nami. Może tutaj zbuduje szkołę dla swoich dzieci. Może razem z nim niedługo wszyscy powitamy 100-tysięcznego obywatela Szczecina. Pozwólcie to, obywatelu. No chodźcie. No chodźcie. Dziękuję.
Dziękuję. No proszę, tak. Niech pan coś powie. Jestem niezmiernie wzruszony. I bardzo się cieszę, że przyjechałem do kraju. I że po tylu latach znowu jestem wśród swoich. Muszę pojechać dalej. Muszę odnaleźć swoją żonę i dzieci. Ale nie zapomnę nigdy tego powitania, tego, że od razu tutaj... Tato! Poczułem się, jakbym już był w rodzinie. Dziękuję wam wszystkim serdecznie. Nie mam teraz czasu. Podobno przyszedł transport mąkiem. I co z tego? Nie co z tego, tylko ile z tego. Pan może to załatwić, panie Mareński. Powiedziałem, że nie mam teraz czasu. 4 tony. Szoferzy są blatni. Pan może załatwić to jednym telefonem. Nie dla mnie taka zabawa. 10%. Odczep się pan. Zgodził się? Zgodził? Nie. Nam dopomóż Bóg. Józek, podejdź tam, na górę. Byłem na jej grobach. Smutne groby. Ani jednego kwiatka. Długi, Zyga, Bartek. Twoi najlepsi żołnierze. Myślisz, że niepotrzebnie tam leżą? Dajmy im spokój. Masz rację. Nie wskrzesimy ich. Panie! Czy on musi to grać? Nie, nie, zaraz. Józek, Wisły brzeg! No. No co, Roman? Urządziłeś się. Żona, dom. Pracujesz. Tak. Przecież ty w to wszystko nie wierzysz. Nie wierzysz w ich demokrację. Głód, bałagan. Prędzej czy później to się rozleci. Nie bój się. Ta Polska nas obu przeżyje. A, przerobili cię. Synalek w milicji, ojciec walczący demokrata. Może jeszcze zapisałeś się do partii, co? Będę miał ochotę, to się zapiszę. Czego ty ode mnie chcesz, dosyć się nastrzelałem? Chcę, żebyśmy byli naprawdę wolni. Na szczęście nie wszyscy oddali broń. Chcę ci dać jeszcze jedną szansę, rozumiesz? Szansę rehabilitacji. Mam gdzieś twoją rehabilitację. Ach tak. Zapomniałeś, że zabiłeś pewnego komunistę, towarzysza Kozłowskiego. Przecież wiesz, że to nie ja. Nie pamiętam. I nie kręć się tak koło tych swoich przyjaciół, bo to się może źle skończyć. Pozdrów ode mnie towarzysza Aleksego. Niedługo skontaktujemy się z tobą. Czołem, panie poruczniku. Czołem. Kelner, płacić. Mm.
Olek, może dziecko przeniesiemy do drugiego pokoju? Nie, nie. Niech się przyzwyczaja do ludzi. Mam do was sprawę. I ja mam sprawę. Aleksy. Roman. A dziewczynka naprawdę śliczna. Wykapany tata. Będziemy tańczyć? Olek, napijemy się? Nie. Nie chcieli mnie puścić. Mówię im, przecież ciastka w prezencie niosę. Pięknie proszę. Składam serdeczne gratulacje. Przepraszam, ale następnym razem będą już prawdziwe kwiaty. Niech pan spróbuje, kierowniku. I niech pan teraz powie szczerze, czy nie warto dać uczciwemu pionierowi koncesję. Ludzie potrzebują też trochę słodyczy. Piję za moją córkę Przemysławę. Piję za nasze dzieci, żeby nigdy nie wiedziały, co to jest wojna. Izwienicie. Da, da. Товарищ секретарь, можно сыграть что-нибудь? Давай, нажимай. Олег, сыграй что-нибудь. Что? Цыганочку давай. Прошу бардзо. Товарищу секретарю. Что есть? Позвольте на хвиле. Przepraszam. Przed chwilą dzwonił Stargard. Stało się coś? Nie, ale za 3 godziny mają tam przyjechać alianci z komisji. Tak nieoczekiwanie? Mieli przyjechać pojutrze. A kto dzwonił? Nie mogłem zrozumieć, bo ten nasz telefon nie najlepiej teraz działa. Zaraz jedziesz? Co robić? Dobra, dziękuję. Alianci pewnie się obawiają i chcą sprawdzić, czy się Niemcom tutaj dobrze powodzi. Weź jeszcze jeden wóz z milicjantami. Coś się zrobił taki opiekuńczy. Złego diabli nie wezmą. Różni tu przyjeżdżają, wiesz przecież. A 2 tygodnie temu sekretarza z Gryfowa rąbnęli, też sam jeździł. Pan Marecki ma rację, weź milicjantów. Ja widzę, że tu jest cały spisek przeciwko mnie. Dobra, poddaję się. Wezmę ze sobą Kowalczyka. Tylko Kowalczyka? Bawcie się wesoło i pilnuj malej. A ty zajmij się gośćmi. Pójdę z tobą. Dokąd? Odprowadzę cię na dół. No. Хорошо. Пусть будет. Ладно. Przestań gwizdać! Zwariowałeś? No i Roman, Roman. Przydałby się mały urlop, co? Nerwy nie wytrzymuję. Thank you.
Wstąpisz do nas na herbatę? Nie, dziękuję. Jadę do swoich dziewcząt. Cześć. Cześć! Co się stało? Gdzie Grzegorz? Już raz strzelali do nas. Właśnie w tym miejscu. Nie trafili? To moja wina. Mogłem z nim wejść do bramy. On był moim przyjacielem. Pan wie, że on był moim przyjacielem? Nie płacz. Przydałby się jakiś dobry wóz na taką autostradę. Tym starym gratem wleczemy się jak żółwie. Nudno. A kiedy sprowadzasz starych? Na wiosnę. Już tu się dowiedziałem o ziemi. Chałupa murowana zaraz pod Szczecinem. A ślub? Towarzysz sekretarz to jak ksiądz pyta zaraz o wszystkie grzechy. Też na wiosnę. Dziewczyna przyjedzie ze starymi. A zdjęcie pokazywałem? Jeszcze nie. A, to pokażę w Stargardzie. Dziewczyna na złoty medal. Ja zawsze miałem szczęście do dziewuch. Co to, łebki? Można by zarobić. Uważaj! To dranie dziewczyny mi zniszczyli, żeby ich nagła krew zalała. Nie martw się, Grudże oryginał cały.
Patrz, co jest? Wydrukowali gazetę. Nazywa się Pionier Szczeciński. Ludzie rozłapali całe wydanie w jednej minucie. Nie udało mi się kupić. Jakaś staruszka krzyczała: jak nie dacie mi tej gazety, pójdę na skargę do samego prezydenta miasta. Rano spotkałem naszego doktora. Obiecał, że wystara się o te witaminy dla ciebie. Chociaż ze 20 tabletek, ale ja jeszcze... Przysłali mu. Nie mogę już dłużej. Wyjedźmy stąd, nienawidzę tego miasta. Po co nas tutaj przywiozłeś? Po co? Wszystko przez ciebie, to twoja wina! Milcz! Zostaniemy tutaj.
Jest. Koniecznie dopiero co wrócił. Dobrze. Romku. Agnieszka. Co ty tu robisz? Pracuję od tygodnia. Tak. Dawnośmy się nie widzieli. To już 4 lata. Tak. Tak. No i co, uczy się pani? Tak, uczę się wieczorem. W tym roku robię już maturę. O! Proszę, niech pan siada. Słucham? Towarzysz sekretarz już jest. Ale jest w tej chwili bardzo zajęty. Za pół godziny może będzie wolny. Dobrze, powtórzę. Kto tam jest? Dwaj towarzysze. Siedzą już prawie godziny. Może by pani nas kiedyś odwiedziła. A co, dom, rodzina, musi pani pracować. Nie, mieszkam jeszcze z rodzicami. Ale chciałabym już być samodzielna. Grzegorz też chciał być samodzielny. Może zrobić herbaty? Ma pani ankietę? Jaką? Ankietę partyjną. Jak pani sądzi, towarzysz Aleksy poręczy za mnie? Na pewno. Chyba może już pan wejść. Chyba. Wysylasz człowieka w teren, uganiam się za jakimiś pordzewiałymi maszynami, a jak chcę się wreszcie porządnie wyspać, to ściągasz mnie z łóżka. Co się dzieje? Czy to możliwe? Nie rozumiem. Byłeś w lesie? Byłem, mówiłem o tym. Byłeś oficerem? Byłem, no i co z tego? Oficerem specjalnym. Co znaczy specjalnym? To znaczy takim, który strzelał nie tylko do Niemców. O czym ty mówisz? Oni wszystko mi powiedzieli. Zastrzeliłeś naszego człowieka. Nieprawda. Aleksy, wiem, o co chodzi. To nie było tak. Dostałem do zrobienia wyrok, ale go nie wykonałem, rozumiesz? Nie wykonałem go, nie zastrzeliłem tamtego. Nie wiem, co się ze mną stanie, ale chcę, żebyś mi uwierzył, rozumiesz? Nie kłamię. Przysięgam ci na pamięć mojego syna. Nie zabiłem go, wierzysz mi, Aleksy! Ja ci wierzę. Ale co z tego? A ja myślałem, że za mnie poręczysz.
Za 2 tygodnie egzaminy. Rozmawiałam z rektorem. Mówiłam, że nie chcę tracić tych 2 lat. Wszystko mi załatwią. Co się stało? Nic. Nic? Nic, no po prostu jestem zmęczony. No oczywiście, że jesteś zmęczony. Mógłbyś trochę odpocząć. Zostaniesz dzisiaj w domu? Zostanę już, zostanę. Cieszysz się? Z czego? Z moich studiów. Przecież zostałam przyjęta, zdam na pewno. Cieszę się. Masz jakieś zmartwienie, widzę to po tobie. Czego ty ode mnie chcesz? Mówiłem ci, że jestem zmęczony. Nieprawda. Co się stało? Co się stało, co się stało? Nic się nie stało, daj mi spokój. Mam już dosyć ludzi, tego domu, siebie, ciebie, rozumiesz? Po prostu mam dość. Słucham. Roman, co robisz? Nic, patrzę przez okno. Ciekawe zajęcie. Ciekawe, murarze budują dom. A no wiesz, oni są właśnie od tego. Słuchaj, chcę ci coś zaproponować, coś konkretnego. Przyjdźcie do nas. Mamy małą uroczystość, imieniny żony, sami znajomi i w ogóle... Słucham. Roman? Aleksy. Chciałbym się z tobą zobaczyć. Musimy jeszcze porozmawiać. Dobrze. No, przyjedź do mnie, powiedzmy wieczorem, do domu. Dobrze, przyjadę. Aleksy, zaczekaj chwilę, ktoś puka. Otworzę chwileczkę. Roman Malecki? Tak, to ja. Pan pójdzie z nami. O co chodzi? Nie pytać. Ubierać się. Jestem ubrany. To wychodzić. Od kogo? Towarzysz Aleksy. Tylko bez prowokacji. Wychodzić. Ostrzegam, że każda próba ucieczki... Nie będę uciekał. Nie mam dokąd. Nazwisko? Malecki. Imię? Roman. Rok i miejsce urodzenia? 1907 Piotrków. A więc majora Pawła znaliście od 42 roku? Od maja 42 roku. Nazwisko majora? Nie wiem, nie znaliśmy swoich nazwisk. Byliście dowódcą plutonu, wchodziliście w skład sztabu oddziału. Nikt nie znał nazwiska majora Pawła. Zamordowałeś członka PPR, towarzysza Andrzeja Kozłowskiego. Nie zamordowałem, mam świadków. Ich nazwiska.
Nie znam. Słuchaj. Znamy dokładnie twoją sprawę. Znaleźli się tacy, którzy nam ją bardzo ładnie powtórzyli. Nie wierzysz? W 1944 roku major Paweł wydał rozkaz rozstrzelania członka PPR Andrzeja Kozłowskiego. Na czele oddziału egzekucyjnego stałeś ty. Kozłowski, w porę uprzedzony, zdążył uciec w ostatniej chwili. Ponowiłeś próbę zamachu. Kozłowski został zabity. Po wyzwoleniu tego terenu przez polskie wojsko, major Paweł, ty i jeszcze kilku członków waszej organizacji postanowiliście uciec do Szczecina. Przecież... Czekaj. Żeby zdobyć zaufanie władz, przystąpiłeś do normalnej pracy. Pracowałeś dobrze, chciałeś nawet zapisać się do partii, ale jednocześnie o wszystkim donosiłeś Pawłowi. Paweł postanowił zlikwidować towarzysza Aleksego. Przygotował zamach. Pamiętasz? Jechałem wtedy z towarzyszem Aleksem, jechałem razem z nim, no to jakbym mógł! To było w waszych planach. Miałeś zdezorganizować obronę. Nie udało się. Lepiej przyznaj się do wszystkiego. Podpisz to. Nic nie podpiszę! To wszystko kłamstwo! Kłamstwo od początku do końca, nikogo nie zamordowałem! Nie wykonałem rozkazu Pawła i dlatego uciekłem do Szczecina! Zabiłeś Kozłowskiego. Major wszystko zeznał. Nie zabiłem! Kozłowski jednak nie żyje. Wiem o tym. Skąd wiesz? Dowiedziałem się w miasteczku. I uciekłeś. Bałem się Pawła. Dlaczego? Wydał na mnie wyrok! Bałeś się sprawiedliwości! Nie zabiłem! Za co ty właściwie siedzisz? Za co siedzę? Byłem sekretarzem w fabryce. Jednego dnia aresztowano dwóch majstrów. Wiedziałem, że to prowokacja. Przyszli do mnie ludzie i mówią: jak to jest, towarzyszu? Takich ludzi sadzają, trzeba coś robić. No to zacząłem robić. Powiedzieli: nie wasz interes. Zaloga zrobiła strajk 3 dni. To siedzę jako organizator strajku. Podobno chciałem siłą ustrój zmienić. Przed wojną też siedziałem za to samo. Ale wtedy naprawdę organizowałem strajki. Wstawać na przesłuchanie. Nie wiem. Może ci przyniesie jakieś książki? Tak, książki mi się przydadzą. Mam teraz dużo wolnego czasu. Minęły ci już te bóle głowy? Już się dobrze czuję. Nie martw się. Byłaś? U adwokata byłam wczoraj. Adwokat? Czy byłaś u Aleksego? Byłam, ale nic nie pomoże.
Aha. I on też. Koniec widzenia. Nie, to nie tak. Aleksiego już nie ma. On... Ja też sobie wmawiałem, że liczy się praca. Byłem głodny, mówiłem, trudno, tak musi być, jeszcze trochę. Strzelali do mnie, krzyczałem, wszystkich nie zabijecie. A i wszystkich nie zabili, daliśmy im jakoś radę. Nie bądź śmieszny, gadasz jak na masówce. Grzałeś się przy piecu? Nie. Odwaliłeś ciężko robotę? Odwaliłeś. Nikt tobie tego nie odbierze. Daj spokój, Ludwik. Dosyć się takich rzeczy nasłuchałem. Puste słowa. Szkoda tylko, że mój syn musiał za nie zapłacić życiem. A ja zgniję w kryminale. Nieprawda, ludzie pamiętają o wszystkim. Pamiętają jak cholera. Znałem takiego jednego. Też tak pięknie agitował, wierzyłem mu. I co? Wystarczył jeden donosik i już nie było przyjaciela. Bywa i tak. A ty? Kto o tobie pamięta? Masz swoją partię, proszę bardzo. Dlaczego się o ciebie nie upomni? Upomni się. Przekonasz się, że się upomni. Był członkiem podziemnej organizacji, której celem przez terror indywidualny była zmiana przemocą ustroju państwa polskiego, to jest o przestępstwo z artykułu 86 paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Oskarżonego uznaje się winnym tego, że w roku 1944 dopuścił się zabójstwa członka Polskiej Partii Robotniczej Andrzeja Kozłowskiego. Sąd uznał oskarżonego Romana Mareckiego winnym zarzucanych mu przestępstw i skazał na karę łączną dożywotniego więzienia. Jednocześnie sąd orzekł utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 5. Zmęczona jesteś. Teraz odpocznę. Miałaś wtedy rację. Trzeba było wyjechać. Zrobimy to. Musimy zapomnieć o wszystkim. Chcesz zapomnieć? Ja tutaj nie znajdę spokoju. Każdy przedmiot w tym mieszkaniu coś mi przypomina. Można zwariować. Zdejmij płaszcz. Usiądź. To było jedno wielkie oszustwo. Zaraz jutro wyjedziemy. Tak będzie najlepiej. Cieszysz się? Cieszę się, że wróciłeś. Ja tutaj jestem niepotrzebny. Aleksy. Wrócił do Szczecina. Widziałam go wczoraj, jak wchodził do komitetu. Aleksy. Znowu jest tutaj. Muszę się z nim zobaczyć. Muszę się przywitać. Ze swoim starym przyjacielem. Roman!
Marecki, jak słowo daje. No, no. Pionierskie czasy, pamięta pan? Pamiętam. Chodź pan, podwiozę pana samochodem. Nie, ja pójdę tutaj. Chodź pan, podwiozę pana samochodem. Kiedy pan stamtąd wyszedł? Skąd pan wie? Teraz to już żadna tajemnica. A ile pan zdążył odsiedzieć? Moja sprawa. Bardzo przepraszam. Ja tam na polityce to w ogóle się nie znam. Nie mam do tego talentu. A teraz już chyba pan zmądrzał, co? Ja zawsze mówię, że trzeba się wygodnie położyć na wodzie i z prądem. Z prądem, panie Marecki. Gwizdać na wszystko, myśleć o sobie. Drugiego życia pan nie kupisz. Niech inni walczą o szczęście pokoleń. Cześć ich pamięci. Zapal pan kamena. Szuka pan roboty. Mogę pomóc. Pan? A dlaczego nie? Mam skromny pawilonik w Alei Wojska. Skromny, ale własny. Koszulki, pończoszki, sweterki prosto z Paryża. Potrzebuję kogoś. Uczciwa twarz bardzo się przydaje w handlu. Niech pan zatrzyma samochód. Co się stało? Nic. Chcę wysiąść. Dlaczego? Zatrzymaj wóz. Wszystkiego najlepszego, towarzyszu Marecki. Nie jeden z was, towarzysze, pamięta tamte pierwsze dni. Łatwo było wtedy zwątpić i odejść. Nie było stoczni. Była jedna wielka ruina, wypalony fosforem obszar, na którym nawet trawa rosnąć nie chciała. Nie czekaliśmy wtedy na cud. Wiedzieliśmy, że tylko praca przywrócić może życie pochylniom, dokom, dźwigom. To z waszych wielkich wyrzeczeń, z głodnych często dni, z niedospanych nocy, z przekonania, że tak właśnie musi być, rodziła się nasza stocznia. Oto nowy statek na pochylni. Nie pierwszy i nie ostatni, który na morzach świata rozsławi dobre imię polskiego stoczniowca. Bądźcie dumni. Niech będzie to duma ludzi, którzy wygrali walkę ze śmiercią i dlatego tak bardzo cenią życie i szanują pracę. Niech spełniają się nasze ideały, którym służymy. Niech człowiek szanuje swoją pracę, niech ma spokojną noc i sprawiedliwy dzień. Płyń po morzach i oceanach. Nieś sławę polskich stoczniowców i marynarzy. Zwolnić statek z pochylni.
Serdecznie pani gratuluję i dziękuję. Dziękuję. Niech się panu dobrze pływa, kapitanie. I życzę stopy wody pod kilem. Bardzo dziękuję. Bardzo pan dziękuję. Wszystkiego najlepszego życzę. Dziękuję. Dawno was u nas nie było, towarzyszu Aleksy. A tak. Ale myślę, że teraz częściej będziemy się spotykać. No na pewno, na pewno. Do zobaczenia. Roman, przyszedłeś, a ja właśnie wybierałem się do ciebie. Siedziałeś, niesprawiedliwie siedziałeś. Spotkała cię wielka krzywda. Wzruszające. 6 lat czekałem na to, żeby cię znowu usłyszeć. Powtarzasz te same bajeczki. Ideały, sprawiedliwość, godność człowieka. O co ci chodzi? A to wszystko nieprawda. Znowu domanisz ludzi, ciągle ich oszukujesz. Co ty, Roman? Skończyłeś? O nie! Wiele zrozumiałem przez ten czas. Chciałbyś, żebym znowu był na każde twoje zawołanie. Wszystko rzucił. Nie pamiętał o niczym. Po to, żebyś przestał mnie znać po pierwszym donosie, tak? Nic z tego. Człowiek się nie liczy. Dopóki jest potrzebny, ma przyjaciół. Wszyscy go widzą. A potem... Nikt nawet palcem nie kiwnie. Pracowałem, jak się tylko dało najlepiej. Włożyłem w to kilka solidnych lat życia. Ale teraz koniec. Dość tego. Obejdziecie się beze mnie. Już mnie nie nabierzesz po raz drugi. Myślałem, że zrobisz co w ludzkiej mocy, żeby mnie z tego wyciągnąć. Wierzyliśmy sobie przecież. A przynajmniej ja wierzyłem tobie. A ty co? Mówisz teraz do mnie bardzo ładnie. Straszna krzywda, cierpienie. Mam gdzieś twoje gadanie. Ty mnie nie pocieszaj. A może mi powiesz, dlaczego właśnie w mojej sprawie zabrakło ci odwagi? Rozumiem twoje rozgoryczenie lepiej niż myślisz. Nie pomogłem ci. To nie brak odwagi. Nie mogłem. Rozumiesz? Nie mogłem. Oszustwo, kłamstwo, frazes, mocno powiedziane i nieprawda. Czy to wszystko, co robiliśmy wtedy razem, to było oszustwem, a to też jest oszustwo? Rzucasz gorzkie oskarżenie, słusznie. Było wiele zła, niesprawiedliwości, omyłek i zwykłego świństwa. Tego nie odwrócimy. Ale teraz musi być inaczej. Kto to ma zrobić, jak nie my? To nasza wspólna odpowiedzialność, Roman. Jesteśmy tutaj potrzebni. Przygotuję ci herbatę. Nie zdążysz, muszę się śpieszyć. Zaspałem. Przecież nie pójdziesz głodny. Zjem coś na mieście. Napij się chociaż herbaty. Dziękuję. Kiedy wrócisz?
Nie wiem. Umówiłem się. Z Aleksym. Śniadanie. Uważaj na siebie.